Dawno, dawno temu był sobie chłopiec z bardzo, bardzo biednej rodziny. Jego rodzina była tak biedna, że jego rodziców nie było stać, aby go wysyłać do szkoły. Chłopiec bardzo pragnął się uczyć, więc często stał pod oknem klasy i ukradkiem się uczył razem z innymi. Wkrótce potrafił bardzo ładnie czytać i pisać. Nauczyciel zauważył to i poprosił rodziców chłopca. Proszę was, wasz syn jest bardzo zdolny i pracowity. Na pewno pewnego dnia osiągnie wielki sukces w życiu. Rodzice codziennie pracowali ciężej i oszczędzali każdy grosz po to, aby chłopiec mógł zapłacić za szkołę i do niej chodzić. Codziennie wstawał wczesnym rankiem, bo droga do szkoły była daleka. Przy drodze do szkoły stał wyrzeźbiony z kamienia pies, który codziennie machał do naszego bohatera kamiennym ogonem, budząc przerażenie wśród innych uczniów. Nasz uczeń niczego nie zauważył, bo po drodze do szkoły cały czas się uczył. Pewnego dnia jego koledzy pokazali mu merdającego ogonem kamiennego psa. Tą drogą chodzi bardzo wielu uczniów. Dlaczego witasz tylko mnie? Kamienny pies pokazał łapą na niebo i powiedział: Wiem, że król niebios wpisał cię do niebiańskiej księgi i potwierdził, że po zdaniu egzaminu zostaniesz mandarynem. Witam więc mojego przyszłego władcę. Chłopiec opowiedział o tym rodzicom, którzy się bardzo z tego ucieszyli. Od tego czasu ojciec chłopca bardzo się zmienił. Wbił się w dumę i już czuł się jak ojciec mandaryna, nawet wtedy, gdy wyganiał woły na pastwisko. W drodze na pastwisko bawoły często zbaczały ze ścieżek i deptały pole ryżowe innych chłopów. Ojciec chłopca lekceważył ich skargi. Pewnego dnia rozpaczającemu chłopu powiedział nawet: W tym roku mój syn zda egzamin na mandaryna i zobaczycie, na co wtedy mnie będzie stać. Tymczasem kamienny pies przestał witać pilnego ucznia w jego drodze do szkoły. Zdziwiony chłopiec zapytał: A dlaczego mnie już nie witasz? Pies smutnym głosem powiedział: Twój ojciec jest butny, arogancki i okazuje pogardę innym, pozwalając bawołom jeść źdźbła ryżu należące do innych ludzi. Twój ojciec czyni zło, zamiast okazywać innym szacunek i dobroć. Dlatego król niebios wykreślił cię z księgi niebios. Uczeń zasmucony wrócił do domu i opowiedział o tym, czego dowiedział się od kamiennego psa. Ojciec, widząc, do czego doprowadziło jego zachowanie, przeprosił wszystkich, których skrzywdził, i odtąd starał się czynić dobro. Czas płynął. Nasz uczeń uczył się pilnie do egzaminu. W końcu wyruszył do miasta z własnym namiotem i łóżkiem, aby zdać egzaminy. Egzaminy trwały długo i były bardzo trudne, ale nasz chłopiec zdał je najlepiej ze wszystkich i zdobył tytuł mandaryna.
W drodze do domu powitał go kamienny pies oraz wszyscy mieszkańcy wioski, dumni, że ich sąsiad został mandarynem.